redakcja kontakt z autorem. Nagranie z życzeniami premiera zostało opublikowane na Twitterce i na stronie kancelarii premiera. Chrystus się rodzi, Chrystus się rodzi. Wszystkim naszym współbraciom, rodakom, członkom Kościoła Wschodniego, prawosławnym i grekokatolikom, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia pełnych radości świąt Bożego Narodzenia, powiedział szef rządu. Dodał, że polskie cerkwie leżą nie tylko w najpiękniejszych miejscach, regionach naszego kraju, ale stanowią też nieodzowną, kluczową część naszej kultury. Wzbogacają naszą kulturę i naszą narodową, państwową tożsamość. A dzielenie się prosforą przy wigilijnym stole i modlitwa przy ikonach, jest tak samo ważna i tak samo piękna, jak dzielenie się opłatkiem i modlitwa przy bożonarodzeniowej szopce, podkreślił. A muszę się też przyznać, że kutia jest od blisko 50 lat moją ulubioną potrawą i jednym z najbardziej smakowitych dań Bożego Narodzenia, dodał Morawiecki. Dołączył też do życzeń świątecznych, życzenia na 2018 rok. Udostępnij ocern artykuł. Redakcja kontakt z autorem. Największy orszak Trzech Króli, już po raz 10 przejdzie ulicami Warszawy. Tradycyjnie, rozpocznie się na Placu Zamkowym. Chwilę przed GOC 12 rok Anna Kubicka-Płodzich zaśpiewa kolędę Bóg się rodzi, ze zwrotką, która wygrała konkurs poetycki zorganizowany przez Fundację Orszak Trzech Króli. W samo południe ksiądz kardynał Kazimierz Nycz poprowadzi modlitwę Anioł Pański, po której orszaki zaczną przygotowywać się do drogi. Przed królewskimi orszakami, w drogę do Betlejem, wyruszy orszak rodzinny, który będzie prowadzony przez brzemienną świętą rodzinę z osiołkiem. Na Placu Zamkowym na uczestników orszaku będzie czekało wiele atrakcji, taniec dziewcząt z szarfami, taniec chińskiego smoka, atak diabłów na orszaki oraz musztra Legionu Rzymskiego. W drodze do Stajoenki królowie miną mansiony. Każdy z królów inaczej będzie podróżował do Betlejem, król afrykański na wielbłądzie, król azjatycki na platformie ciągniętej przez kulisów, a król europejski, na tronie umieszczonym na rikszy, a jego orszakowi będą towarzyszyły alpaki prowadzone na smyczy przez dzieci. Barwne orszaki przejdą na plac Piłsudskiego, gdzie królowie oddadzą pokłon i wręczą dary Dzieciątku Jezus. Po tej scenie uczestnicy orszaku zostaną zaproszeni do odtańczenia poloneza do kolędy Bóg się rodzi, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na placu Piłsudskiego nie zabraknie kolęd, najpierw w wykonaniu chóru Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrekcją Jana Krutula, a później, warszawskich studentów pod przewodnictwem Aleksandry Ignaczak. Ponadto, na placu Piłsudskiego będą zagrody ze zwierzętami, wielbłąd, alpaki, osioł, kozioł, owieczki i ptaki, w tym ptaki drapieżne. Będzie możliwość zakupienia orszakowych gadżetów i książek, ciepłych posiłków i napojów, jak również dowiedzenia się czegoś o misjach w namiocie Adgentes. W trakcie orszaku wolontariusze będą rozdawali uczestnikom korony, śpiewniki i nalepki, a także zbierali pieniądze do puszek, publiczna zbiórka pieniędzy Mędrcy dla Wschodu, z której dochód zostanie przekazany na wsparcie instytucji kulturalnych i edukacyjnych działających za wschodnią granicą lub w Polsce na rzecz wschodnich obywateli. Początek transmisji w sobotę o godzinie 12:00.